Witam serdecznie na kanale YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie o naciśnięciu dzwoneczka. Zostawiajcie swoje komentarze i opinie. No i oczywiście, jeśli możecie, jeśli pragniecie, to także wspierajcie nas, byśmy mogli się rozwijać, reklamować i docierać do jak największej ilości słuchaczy. Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię starożytnego Egiptu. Starożytny Egipt to miniony świat wzbudzający zainteresowanie i fascynację. Jego osiągnięcia, kultura, religia i historia pobudzają naszą wyobraźnię. Jednocześnie jest to kraj zagadek, tajemnic i sekretów. Starożytny Egipt jest cywilizacją ściśle związaną z dziejami Starego i Nowego Testamentu. W piśmie świętym odnajdujemy treści związane z krajem faraonów. Jedną z zagadek starożytnego Egiptu, powiązaną z dziejami Starego Testamentu, jest odpowiedź na pytania, czy biblijną córką faraona była Hatshepsut? Czy historia Mojżesza jest wiarygodna i pozostawiła jakieś ślady w dziejach tej barwnej cywilizacji w dolinie Nilu? Gdy nałożymy na siebie chronologię powszechnej historii starożytnego Egiptu i chronologię biblijną Starego Testamentu, zauważymy zdumiewającą zbieżność wydarzeń opisanych w Starym Testamencie z tymi odnotowanymi przez egiptologię. Około 1760 roku przed naszą erą semiccy hyksosi przybyli z Azji. I opanowali północny Dolny Egipt, obejmujący deltę Nilu. Hyksosi założyli własną dynastię faraonów. Według relacji biblijnej, na okres panowania Hyksosów w Dolnym Egipcie przypadły wydarzenia związane z karierą Józefa, który rozszyfrowawszy sen faraona, oczywiście hyksoskiego, stał się namiestnikiem kraju a następnie przybyciem rodu jego ojca Jakuba. Ponieważ Hyksosi i Izraelici byli Semitami, zostali przychylnie przyjęci i osadzeni w najżyźniejszej części kraju w ziemi Goszen, we wschodniej części Delty Nilu. Rodzina patriarchy Jakuba rozwinęła się w naród. Izraelici żyli w spokoju i dostatku. Ponieważ Hyksosi, nie podbili południowego Egiptu. Sytuacja polityczna wyglądała tak, że Dolny Egipt był w rękach Hyksosów ze stolicą w Awaris, a Górny pod panowaniem rodzimych faraonów egipskich w Tebach. Dopiero tebańskiemu faraonowi, Dżachmesowi, udało się zdobyć Awaris i wypędzić Hyksosów z kraju. Jachmes zjednoczył Górny i Dolny Egipt i zapoczątkował osiemnastą, najświetniejszą dynastię faraonów, tak zwanego nowego państwa. Był to okres dobrobytu i potęgi Egiptu. Faraon Jachmes I, zwany też Achmose, panował 24 lata, od 1570 do 1546 roku. Po nim władzę objął Amenhotep I który panował 20 lat, od 1546 do 1526 roku. Objęcie władzy nad Egiptem przez tebańskich faraonów 18 dynastii po wypędzeniu hyksosów odnotował Stary Testament. Oto czytam fragment z Księgi Wyjścia, czyli drugiej księgi Mojżesza. Pierwszy rozdział i werset ósmy. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzeczywiście, dla Jachmesa I i Amenhotepa I, Józef był nieznaną postacią, a Izrael obcym narodem w kraju. Na dodatek semickim, a więc spokrewnionym z Hyksosami, Dlatego pierwsi faraonowie XVIII dynastii uznali go za element niebezpieczny, który w przyszłości mógłby ewentualnie zagrozić Egiptowi. Nic więc dziwnego, że któryś z tych faraonów zapoczątkował ucisk Izraela, odnotowany w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej księdze Mojżesza. Czytam znowu pierwszy rozdział, wersety 9 i 10. Rzekł on do ludu swego. Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także On przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Decyzja faraona z ludzkiego, politycznego punktu widzenia była słuszna, ale krzywdząca niewinnych Izraelitów. Ponieważ zniewolenie Izraelitów nie przyniosło oczekiwanych skutków zmniejszenia populacji Izraela w Egipcie, wprowadzono dalsze drastyczne restrykcje. Popatrzmy znowu na Księgę Wyjścia i tam rozdział pierwszy, werset dwudziesty drugi. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi, Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Po śmierci Amenhotepa I, tron Egiptu objął Totmes I. Panował 14 lat, od 1526 do 1512 roku przed naszą erą. Podczas jego rządów trwał już pełny ucisk Izraela. Na budowlach wzniesionych przed niego widnieją inskrypcje wspominające pracę semickich niewolników. Totmes I miał córkę Maatkarę Hatshepsut. Wszystko na to wskazuje, że Maatkarę Hatshepsut jest właśnie tą biblijną córką faraona, która znalazła Mojżesza w koszyku przy brzegu Nilu. W roku śmierci faraona Amenhotepa I i wstąpienia na tron jego następcy Totmesa I, czyli ojca Maatkarę Hatszepsut, czyli prawdopodobnie około 1526 roku przed naszą erą, narodził się Mojżesz. Przypadkowo właśnie ocalony przez Hatszepsut. Księdze Wyjścia, czyli drugiej księdze Mojżesza, w rozdziale drugim mamy następujący opis, który chciałbym przeczytać. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A gdy nie mogła ukryć go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny, i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy wędziecko położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko a był to chłopiec, który płakał, i ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona: Czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej: Córka faraona idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka i rzekła do niej córka Faraona, Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaśmiała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc wyciągnęłam go z wody. Hatshepsut oddała Mojżesza pod opiekę jego rodziców, gdy Mojżesz miał 12 lat, około 1514 roku przed naszą erą zgodnie z jej poleceniem został oddany na dwór egipski. Dlaczego Maatkarę Hatshepsut adoptowała żydowskie dziecko? Egiptologia wskazuje, że w związku małżeńskim z faraonem Totmesem II nie miała syna, tylko córki. Jej mąż, Totmes II, nie akceptował Mojżesza, którego jego żona, nie mając z nim syna, pokochała jak własnego. Być może w głębi serca widziała w nim następcę tronu. Totmes II związał się z nałożnicą, która dała mu syna Totmesa III. Żeby zachować dynastię i nie dopuścić Mojżesza do tronu Egiptu. Totmes II wyznaczył syna swojej nałożnicy małoletniego Totmesa III na swego następcę. Aby ugruntować jego prawa do tronu, nakazał mu poślubić swoją córkę merytrę, którą miał z Hatshepsu. Totmes II umarł dość młodo po niedługim panowaniu w okolicznościach nie do końca jasnych, co może potwierdzać konflikt między małżonkami o Mojżesza. Po śmierci męża Maatkare Hatshepsut przejęła zupełnie ster władzy nad Egiptem w swoje ręce. Starała się jak najbardziej odsunąć Totmesa trzeciego od władzy, mimo opozycji ze strony stanu kapłańskiego. Będąc silną kobietą, nie ugięła się i dominowała. Przez ten cały czas Mojżesz przebywał na dworze egipskim, zdobył odpowiednie wykształcenie i godności. Popatrzmy, co na ten temat ma nam do powiedzenia. Księga Dziejów Apostolskich, siódmy rozdział, czytam od wersetu 18 po 22. Siódmy rozdział, od wersetu 18 po 22. Aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Pamiętamy, że chodzi tu o nową dynastię faraonów, 18 dynastii nowego państwa. Która wypędziła Hyksosów z Egiptu. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród. Uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez trzy miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, Wzięła go córka faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Wdrożono Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan. Był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Być może za sprawą swej przybranej matki. Przygotowywał się do objęcia tronu faraona zamiast Totmesa III. Można się domyślać, że między Totmesem III a Mojżeszem mogła trwać rywalizacja i nienawiść. Zapanowania panowania Hatshepsut ucisk Izraela nie ustał. W jej świątyni grobowej w Deir el-Bahari, nieopodal dolin królów i królowych w zachodnich Tebach, Zachowała się inskrypcja potwierdzająca cofnięcie Hebrajczykom przywilejów i ich ucisk podczas panowania Hatshepsut. Oto jej treść, cytuję: Odnowiłam to, co było zniszczone. Unieważniłam dawne przywileje, odkąd Azjaci, to jest Hyksosi, byli w regionie Awaris w dolnym Egipcie. Osadnicy wśród nich, czyli Izraelici, lekceważyli powierzone zadania, myśląc, że re nie pozwoli. Tutaj tekst się urywa. Hatszepsut wyraźnie pisze o Azjatach, czyli Hyksosach, i osiadłych wśród nich przybyszach, czyli Izraelitach. Czy Mojżesz był świadomy tego wszystkiego, co się wokół niego działo? Czy wiedział, kim jest? Musiał przecież często stykać się z uciskiem Izraela. Czy pozostało w jego pamięci to, co przekazali mu rodzice, zanim został oddany na dwór faraona? Co myślał o Hatshepsut? Jaki był jego stosunek do przybranej matki? Przez 28 lat swego pobytu na dworze Hatshepsut. Mojżesz prawdopodobnie zmagał się sam z sobą, co ma w tej sytuacji zrobić. Być może potrzebował czasu, by dojrzeć do podjęcia ostatecznej decyzji. Być może czekał na odpowiedni moment. Pewien zapis listu do Hebrajczyków w Nowym Testamencie wskazuje, że Mojżesz był tego świadomy i w końcu podjął życiową decyzję. Chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli na list apostoła Pawła do Hebrajczyków i tam rozdział jedenasty, wersety od 24 po 26. Przez wiarę Mojżesz kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, i wolał raczej znosić uciski. Wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Rok 1846 przed naszą erą był przełomem w życiu Hatshepsut, Mojżesza i Totmesa III. W czterdziestoletnim Mojżeszu zwyciężyła świadomość Boga i tego, że jest Izraelitą. Pragnąc wolności dla swego narodu, niefortunnie zabił egipskiego nadzorcę, bijącego hebrajskiego robotnika. Zabójstwo się wydało. Dla Totmesa III. I całej opozycji stało się koronnym argumentem do usunięcia Mojżesza i ukrócenia władzy Hatshepsut. Mojżesz nie miał wyboru, musiał uciec z Egiptu. Przeczytajmy sobie o tym w Księdze Dziejów Apostolskich, w siódmym rozdziale, od Wersetu 23. Po 29. Dzieje apostolskie, siódmy rozdział od 23 po 29. A kiedy skończył czterdzieści lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela i ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za Nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: Mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa, i stał się przychodniem w ziemi madjańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. Ucieczka Mojżesza wpłynęła tragicznie na dalsze losy Hatszepsu. Utrata Mojżesza była dla niej zbyt ciężkim ciosem. Zaczęła szybko gasnąć. Hatrzepsut zmarła w 1482 roku przed naszą erą, zaledwie cztery lata po ucieczce Mojżesza. Po jej śmierci Totmes III został jedynowładcą Egiptu. Od śmierci Hatshepsut panował 32 lata do 1450 roku przed naszą erą. Stał się jednym z najświetniejszych faraonów nowego państwa. Uczynił Egipt potężnym imperium, przed którym chylił czoła starożytny Bliski Wschód. Władza jego sięgała od Eufratu na północy do Nubi na południu. Totmes III nadal uciskał Hebrajczyków. Jego inskrypcje wspominają semickich niewolników zapędzonych do pracy. Prawdopodobnie rozkaz zabijania hebrajskich niemowląt płci męskiej już nie obowiązywał, gdyż faraonowie potrzebowali darmowej siły roboczej. Od ucieczki z Egiptu przez kolejne 40 lat Mojżesz prowadził pasterski żywot na pustyniach Midianu, Synaju. Ożenił się i założył rodzinę. Następcą Totmesa III został Amenhotep II. Amenhotep II panował 25 lat, od 1450 do 1425 roku przed naszą erą. Może być uznany on za prawdopodobnego faraona eksodusu Izraela. W czwartym roku jego panowania, to jest około 1446 roku przed naszą erą, Bóg powołał 80-letniego Mojżesza do wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Mojżesz powrócił do Egiptu, zażądał od Amenhotepa II wolności dla Hebrajczyków. Gdy faraon odmówił, na Egipt spadły plagi. Ostatnia plaga śmierci pierworodnych pozbawiła życia Webensenu pierworodnego syna Amenhotepa II i złamała jego opór. Doszło do eksodusu. Hebrajczycy wyszli z Egiptu i rozpoczęli wędrówkę do ziemi obiecanej. Według chronologii Starego Testamentu stało się to w 1446 roku przed naszą erą. Popatrzmy, co na ten temat możemy przeczytać w Księdze Dziejów Apostolskich, która streszcza życie Mojżesza. Czytam siódmy rozdział, wersety od trzydziestego po trzydziesty A kiedy minęło czterdzieści lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorejącego krzaka. A Mojżesz ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos Pański. Jam jest Bóg ojców Twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: Zzuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego, i stąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli mówiąc: Kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? Tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem Anioła. Który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na Pustyni przez 40 lat. 40 lat Mojżesz przewodził Izraelowi podczas wędrówki do Kanaanu. Gdy wreszcie dotarł do Kanaanu. Bóg wezwał go na górę niebo wznoszącą się w obecnej Jordanii nad doliną Jordanu. Z nebo oglądał ziemię obiecaną i na niej zmarł w wieku 120 lat w 1406 roku przed naszą erą. I tutaj chciałbym odczytać pewne zapisy z Piątej Księgi Mojżesza i 34 rozdziału wersety 5 i siódmy. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. Biblia ocenia Mojżesza wysoko, opisuje go jako jednego z największych proroków i wodzów Izraela, mającego bezpośredni kontakt z Bogiem. Także w 34 rozdziale 5 Księgi Mojżesza czytamy w wersecie 10 po 12 następujące słowa: I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz z którym by Pan obcował tak bezpośrednio, przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad faraonem i wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią, i przez wszystkie przejawy mocy, i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. Pismo Święte zaświadcza także, że Mojżesz był niezwykle skromną osobą. W czwartej księdze Mojżesza, w dwunastym rozdziale i trzecim wersecie, czytamy: Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na Ziemi. Jaką motywacją kierował się w życiu Mojżesz? Co było dla niego priorytetem i najwyższą wartością? Odpowiedzi na te pytania udziela list do Hebrajczyków. Otwórzmy list do Hebrajczyków, i w liście do Hebrajczyków interesuje nas rozdział 11. I w rozdziale 11, wersety od 24 po 29. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł. Nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, i wolał raczej znosić uciski, wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę, przez wiarę opuścił Egipt. Nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Mojżesz mógł być faraonem, największym i najbogatszym człowiekiem Wschodu. Mógł prowadzić życie pełne luksusu i rozkoszy, mieć wiele żon i dysponować wszelkimi skarbami Egiptu. Mógł wybudować sobie wspaniały grobowiec, aby w końcu w nim spocząć. Lecz dla Mojżesza wiara stała się naczelną motywacją życia. Zbawienie najwyższą wartością, a Chrystus priorytetem. Związał swe życie z ludem Boga. Ucisk i hańba Chrystusowa, trudy i przykrości, przez jakie z tego powodu przechodził, stały się cenniejsze niż cała chwała Egiptu. Wobec życia wiecznego, które zaoferował mu Bóg, wszystko, co oferował mu Egipt, Straciło swoją wartość. Co Mojżesz przez to osiągnął? Czy mu się to opłacało? Jaki był ostateczny finał jego wyboru? Mumię jego rywala, Totmesa III, można oglądać w Muzeum Kairskim. Pałace Totmesa III nie istnieją. Jego grobowiec w Dolinie Królów splądrowano. Właściwie nic po nim nie zostało oprócz suchej mumii, a Egipt faraonów przeminął. Podobnie byłoby z Mojżeszem. Pozostałby jego splądrowany grobowiec i sucha mumia bez życia, żadnej nadziei, żadnej przyszłości. Tymczasem Mojżesz został zmartwych, wzbudzony i żyje wiecznie przed majestatem wiekuistego Boga w towarzystwie cherubów, aniołów i istot niebiańskich. Być może odwiedza inne cywilizacje. Żyje wiecznie w świecie doskonałym, wolnym od wszelkiego zła, mając do swojej dyspozycji cuda wszechświata. Popatrzmy na list Judy. I tam werset dziewiąty. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi. Mojżesz zmarł na górze Nebo w 1406 roku przed naszą erą, w wieku 120 lat. Tam też przez Boga został pochowany, tak że miejsce jego spoczynku było nieznane. Chrystus Jezus, określony w tym tekście listu Judy archaniołem Michałem, upomniał się o swego sługę, aby go z martwych wzbudzić i zabrać do siebie. Kategorycznie sprzeciwił się temu Lucyfer. Argumentował że Mojżesz popełnił grzechy i z tego tytułu należy do niego. Wtedy Jezus uroczyście zagwarantował, że umrze za grzech Mojżesza, jak zresztą i za całego świata. Na tej podstawie Mojżesz został zmartwychwzbudzony jakby na zaś, bo długi za jego winy zobowiązał się spłacić pan Jezus. Kiedy Mojżesz został zmartwychwzbudzony? Nie mamy w Piśmie Świętym żadnej relacji opisującej zmartwychwzbudzenie Mojżesza. Nie wiemy, kiedy się to stało, ale na pewno przed przemienieniem Jezusa między wiosną a jesienią 30 roku na bezimiennej górze w Galilei, którą tradycja kojarzy z górą Tabor. Popatrzmy na Ewangelię Łukasza. I tam w Ewangelii Łukasza interesuje nas rozdział dziewiąty. A więc szukam Ewangelię Łukasza, rozdział 9 i w dziewiątym rozdziale czytam wersety od 28 po 36. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. A gdy oni rozstawali się z Nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczynił więc trzy namioty: jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy On to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. Ewangelista Łukasz zapisał, że Chrystus wraz ze swoimi najbliższymi uczniami wstąpił na wierzchołek góry. Piotr, Jan i Jakub zmęczeni. Zdrzemnęli się, zaś Jezus oddał się modlitwie. Gdy się modlił, okrył go blaski, chwała, nawet jego wygląd zewnętrzny uległ uwielbieniu. Wtedy przybyli do niego Mojżesz i Eliasz, aby dodać mu otuchy i wzmocnić go w obliczu zbliżającej się męki krzyżowej. Gdy uczniowie Jezusa się przebudzili, byli świadkami rozmowy Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem. Piotr, nawet nie za bardzo rozumiejąc, co się dzieje, zaproponował postawić trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Potem wszystkich ogarnął obłok i głos się rozległ wskazujący na Jezusa jako Syna Bożego. Gdy obłok zaniknął, na górze był już tylko sam Jezus ze swoimi trzema uczniami. Skąd wziął się na górze przemienienia Eliasz, to wiemy. W drugiej księdze królewskiej, w drugim rozdziale czytamy, że prorok nie umarł. Około 840 roku przed naszą erą, nad Jordanem, w okolicach Gilgal niedaleko Jerycha, Bóg zabrał Eliasza do siebie ognistym rydwanem zaprzężonym w ogniste konie podczas burzy. Prorok Eliasz został więc w niebo wzięty. Stąd było możliwe, że spotkał się z Panem Jezusem na górze przemienienia, ale skąd się tam wziął Mojżesz? W świetle natchnionego zapisu listu judy, dziewiątego wersetu o sporze archanioła Michała, czyli Chrystusa z szatanem o ciało mojżesza, czyli o prawo do Jego zmartwychwzbudzenia, wszystko staje się jasne. Gdy Chrystus za przysiągł swoją śmierć za winy świata w tym Mojżesza wytrącił szatanowi wszystkie argumenty z ręki Mojżesz w drodze wyjątku jakby na zaś został z martwych wzbudzony i razem z Eliaszem spotkał się ze swoim zbawicielem na górze przemienienia Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał że Mojżesz uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Mojżesz patrząc w przyszłość, ocenił, że życie wieczne w Królestwie Bożym jest o wiele więcej warte niż to, co w krótkim, doczesnym życiu proponował mu Egipt. Ale czy życie wieczne rzeczywiście jest realne? W swojej młodości, gdy byłem jeszcze kawalerem, poznałem Anię. Ania nie znała pisma świętego. Spędzając z sobą czas, często jej opowiadałem o życiu wiecznym na odnowionej ziemi. Podczas jednej z takich głębokich rozmów powiedziała do mnie: Wiesz co? To jest zbyt piękne, aby było możliwe. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do szarego, pełnego problemu w życiu. Cyklu narodzin i śmierci, że trudno jest nam zaakceptować ideę nieśmiertelności w świecie wolnym od wszelkiego zła. No właśnie, czy nieśmiertelność i przyszły doskonały świat, który wybrał Mojżesz, jest realny? Czy życie wieczne to mrzonka i wymysł fanatyków religijnych? Chciałbym odczytać pewien fragment Ewangelii Jana, trzeci rozdział, i tam werset szesnasty. Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W szóstym rozdziale zapisane są następujące, kolejne słowa Pana Jezusa a to jest wola tego, który mnie posłał. Abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Pan Jezus Chrystus tu wyraźnie wyjaśnia, że misją Jego było zbawienie człowieka. W końcu pierwszego wieku. Przebywającemu na zesłaniu na wyspie Patmos, apostołowi Janowi, Bóg objawił wizję nowej ziemi, tej ziemi, na której żyjemy, która zostanie w przyszłości odnowiona. W księdze Apokalipsy, ostatniej księdze Nowego Testamentu, w rozdziale 21 czytam werset pierwszy, a następnie czwarty i piąty. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie. O to wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Jan napisał, że Bóg otrze wszelką zę z oczu ich. Jan napisał, że śmierci już nie będzie. Jan napisał, że smutku też nie będzie. Tutaj w oryginale greckim księgi Apokalipsy. Występuje słowo pentos. Słowo pentos oznacza smutek, żal, boleść, żałobę. Na nowej Ziemi nie będzie już smutków, nie będzie już żalu. Nowa Ziemia będzie wolna od wszelkich boleści. W naszym życiu nie będzie już więcej żałoby. Jan napisał, że już krzyku nie będzie. Tu występuje greckie słowo kraugę. Krzyk. Okrzyk, wrzawa, wrzask. Na nowej ziemi nikt na nikogo nie będzie krzyczał, nie będzie się wydzierał. Jan zapisał, że mozołu już nie będzie. Tu z kolei występuje greckie słowo ponos, trud, znój, praca, wysiłek, a także cierpienie, udręka, ból. A więc, moi drodzy, nie będzie już tego codziennego mozołu walki o byt, o przetrwanie tej szarej, ciężkiej egzystencji. Nie będzie już bólu, nie będzie już udręki, nie będzie już jakiegokolwiek cierpienia. A jacy będą ludzie zbawieni na nowej ziemi? Nowy Testament mówi nam, że podczas powrotu Pana Jezusa zostaniemy przemienieni. Przemienienie dotknie naszych organizmów. Będzie miało miejsce na tej płaszczyźnie fizycznej naszego człowieczeństwa. Popatrzmy na list apostoła Pawła do Filipian. I tam w liście do Filipian chciałbym przeczytać pewien fragment, który jest zapisany w trzecim rozdziale i wersecie 21. który przemieni Znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Nasze ciała będą przemienione, staną się doskonałe, wolne od jakiejkolwiek skazy. Popatrzmy na księgę proroka Izajasza, księgę, która przedstawia bardzo ciekawe proroctwo. A więc otwieram księgę proroka Izajasza i tam rozdział 35. W 35. rozdziale czytam werset 5 i 6. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Mój tata jest osobą głuchą. Miał trzy latka, kiedy zachorował na grypę i stracił zupełnie słuch. Żyje w świecie zupełnej ciszy. Oczywiście nauczył się mówić, czytać, porozumiewa się poprzez ruchy ust. Pewnego razu pojechaliśmy sobie w Alpy. Siedzieliśmy sobie na progu bagażnika samochodowego, a obok płynęła potężna górska rzeka. Ta woda szumiała, kipiała wśród tych głazów zaścielających ją. I w pewnym momencie mój tata zapytał mnie, czy ta rzeka szumi. Odpowiedziałem, że tak. I poprosił mnie, abym opowiedział mu, jak ta rzeka szumi. Nie potrafiłem. Tutaj ten tekst mówi nam, że kiedy pan Jezus powróci, aby zakończyć historię doczesnego, grzesznego świata, Wtedy ludzie zbawieni zostaną przemienieni. To znaczy, chorzy, chromi, niesłyszący, ślepi, mający różne skazy, zostaną przywróceni do pełnego zdrowia i doskonałości. Również nastąpi wtedy przemienienie naszej natury psychoduchowej, sfery człowieka. Popatrzmy na pierwszy list Jana. I w pierwszym liście Jana pragnę przeczytać trzeci rozdział i werset drugi, gdzie Jan zapisał: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Gdy Pan Jezus powróci, gdy historia tego świata dobiegnie końca, gdy zabierze nas do swego królestwa, tekst biblijny mówi, że wtedy doznamy odnowy psychoduchowej. Nasza natura ulegnie zmianie, staniemy się ludźmi wolnymi od grzechu i zła, od grzesznej, zepsutej natury. Cieszę się z tego bardzo że już nigdy więcej z moich ust nie wyjdzie opatrzne słowo, że już nigdy więcej nie sprawię komukolwiek smutku i przykrości. Cieszę się z tego, że między wszystkimi zbawionymi będą panowały święte relacje. Ludzie będą bezgrzeszni, doskonali. O tych relacjach zapisał również prorok Izajasz, w jedenastym rozdziale swojej księgi, a więc otwieram szybciutko księgę proroka Izajasza i w księdze proroka Izajasza czytam rozdziały, przepraszam, rozdział jedenasty od wersetu szóstego po dziewiąty: I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampard będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze. Bo ziemia będzie pełna poznania pana, jakby wód, które wypełniają morze. To, 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 co tu zapisał prorok, jest niemożliwe na tej ziemi. Żeby lew był gościem jagnięcia, żeby wół, prawda, gdzieś tam z jakimś drapieżnym zwierzęciem się razem pasł, żeby krowa spędzała czas w towarzystwie niedźwiedzicy, a można było się bawić jadowitą żmiją ale kiedyś tak będzie wszystkie organizmy wszystkie istoty byty żyjące na naszej ziemi i te zwierzęce i ludzie będą z sobą żyli w jak największej zgodzie i miłości na koniec chcę przeczytać pewien tekst który został zapisany przez Apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian. A więc szybciutko otwieramy pierwszy list Pawła do Koryntian, drugi rozdział, i w wersecie dziewiątym apostoł zapisał: Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Życie wieczne na nowej Ziemi, Jego chwała, Jego wspaniałość i piękno przekracza możliwości pojmowania naszych umysłów. Paweł napisał, że przyszły świat będzie taki, jakiego oko nigdy nie widziało że tam będzie tak wspaniale, że czegoś takiego ucho ludzkie nie słyszało że w ogóle będzie tam. Tak pięknie, że nawet rozum ludzki nie jest w stanie sobie tego ogarnąć. Mojżesz, przybrany syn królowej Maatkarę Hatshepsut, podjął właściwą decyzję. Ponad wszystko, co mu proponował starożytny Egipt, uznał priorytetem hańbę Chrystusową. Został zmartwych wzbudzony. Obdarzony nieśmiertelnością i spotkał się z Panem Jezusem na górze przemienienia. Czy tęsknisz za życiem wiecznym w lepszym świecie? Jeśli tak, weź przykład z Mojżesza. Dokonaj trafnego wyboru. Twoja wieczność zależy od ciebie.